grudnia 2018 roku. Właśnie jedziemy na montaż do gminy Kawarzyce z drzwiami. I dzisiaj opowiem o pewnej rzeczy, a mianowicie o tym, w jaki sposób szukam zdalnej asystentki i po co ona tak naprawdę jest. Zapraszam na kolejnego vloga. Dzień dobry. 9.08 i dopiero praktycznie jesteśmy w Głogowie, a do Gaworzyc, do tej gminy, której montujemy drzwi, mamy jeszcze jakieś, strzelam troszkę, 30 km. Niestety musieliśmy jeździć po bankomatach gdzieś, aby musiałem zapłacić też za towar gotówką. I niestety w naszej gminie wysadzili bankomat jakiś czas temu i zapomniałem o tym, że tam nie ma bankomatu już w tej chwili, przynajmniej na razie. I musieliśmy jechać troszkę dalej po te pieniądze. I tak troszkę nam zleciało, także dopiero jesteśmy w drodze. A powinniśmy już montować. Wiem, że niektórzy z was tęsknili się za niektórymi osobami w tym naszym przepięknym gronie. Tak, jest z nami dzisiaj Mariusz. I oto tam jest, ogolił się ostatnio. Już nie, stwierdził, że nie będzie świętym Mikołajem w tym roku. Będę, jeszcze urośnie. Jeszcze urośnie. Dobry nowóz będzie. Jeszcze musimy wstąpić w jedno miejsce, a mianowicie kupić taki jeden zamek oczywiście, bo w hurtowni, gdzie bierzemy przeważnie, tego zamka nie było. A jedziemy dzisiaj na tą robotę i musimy to skończyć, a nie żeby tam później jeszcze dojeżdżać, bo to szkoda czasu i pieniędzy. A mianowicie jedziemy do, nie wiem, czy tu będzie widać, do Castoramy, aby kupić ten zamek. Z taką cichą i wielką nadzieją, że ten zamek tam będzie. No okej, dobra, dobra. Dojechaliśmy na miejsce, teraz będziemy rozładowywać. Jesteśmy znowu w tym przepięknym pałacu. A tam będziemy montować. Te drzwi. Zbudowaliśmy już trzy drzwi. Na jakąś kawkę i coś przekąsić, musimy do sklepu kupić sobie jakieś małe co nieco. Ale będzie dobrze, wszystko pasuje, tak prawie pasuje, ale będzie dobrze. I oto nasze śniadanie. Rybatka, musztarda, kabanosik i bułeczka. Mariusz ma ten sam zestaw. Całkiem dobre. Może być. Prawie jak McDonald's. I prawie zdrowo. I prawie zdrowo. Na 13.30 zostały nam ostatnie drzwi, które trzeba delikatnie podkuć i wyciąć na te rury. Drzwi po łuku, nietypowa, stara zabudowa, stare budownictwo, lamy. W 15.19 zakończyliśmy montaż. Dobra. Dobrze, się mogli przesyłać? Nie, ja nagrywam na ten.
drzwi zakończone, znaczy montaż zakończony, praktycznie już są wyrobione, jest tu ekipa, która od razu obrabia i wszystko już jest za gotowe. Nie miałem zasięgu, w tej chwili będzie mi się urywał telefon po prostu chyba SMS za SMS-em połączenia. Będzie trzeba teraz w drodze nadrobić rozmowy. Wracamy, już jest ciemno, dochodzi 17 godzina i ja chciałem opowiedzieć na temat tego, opowiedzieć na temat asystentki, a dokładnie o zdalnej asystentce, którą każdy tak, tak naprawdę może zatrudnić. I plusem takiej zdalnej asystentki jest to, że pracuje dla nas tylko za dane godziny. To znaczy, że jeśli współpracujemy z taką osobą zdalnie, to znaczy, że jej nie widzimy, chyba że od czasu do czasu mamy taką ochotę się z tą osobą spotkać, ale nie jest to konieczne. I tak, z taką osobą możemy współpracować na zasadach godzin, to znaczy płacimy tylko za ilość godzin lub od projektów, które przepracowała taka osoba. I chodzi to o wiele taniej niż zatrudnienie dokładnie osoby na etat, ponieważ dochodzą różne tam ZUS-y wiecie, no różne takie tam czy sprawy związane z tym. A taka zdalna asystentka obsługuje prawdopodobnie, zależy oczywiście jaka to jest asystentka, obsługuje ileś osób i jest w stanie zrobić nam prace, które potrzebujemy. I takie asystentce możemy wydelegować jakieś prace związane z mailingiem, z kontaktem z klientem, pierwszym kontaktem, mnóstwo z takich rzeczy, które mogą nas odciążyć. Powinniśmy sobie zadać pytanie, czym tak naprawdę się męczymy, w czym tak naprawdę tracimy niepotrzebnie czas i możemy ten czas czas włożyć w inne działania i te sprawy asystentce wydelegować. Ja szukam takiej asystentki od jakiegoś czasu i poważnie się nad tym zastanawiam. To nie jest powiedziane, że na 100% z taką asystentką będę współpracował. Na razie szukam, na próbę na pewno będę współpracował, ale zobaczymy, czy na dłuższą metę. Gdzie szukam? Szukam głównie, dostałem polecenie, jest taka osoba jak Pola, właśnie oglądam jej kanał, Pola Brand Assist. Dostałem jakby polecenie od Maćka Nisarowicza dla jej platformy, Wojtek Przybylski, który robi dla mnie marketing i tam reklamy, AdWordsy i te sprawy, też z tą osobą współpracował. Czy Andrzej Krzywda, z tego co się dowiedziałem, też w jakiś sposób tam się z nią konsultował i ona doradziła mu jakąś asystentkę. Moje wymagania są dosyć spore, ponieważ potrzebuję asystentkę, która będzie umiała w języku niemieckim. Jeśli tam gdzieś po drugiej stronie jest jakaś osoba chętna, to z miłą chęcią poproszę o kontakt na marcinkubicki.life@gmail.com. I z Polą rozmawiałem na temat wytycznych, znaczy pierwsze kazała mi zrobić wytyczne, abym można było poszukać takiej osoby dla mnie odpowiedniej. Niestety na dzień dzisiejszy nie ma nikogo odpowiedniego dla mnie, ale bardzo fajnie doradziła mi, mało tego, telefon, sorry. I rozmawiałem z Polą i Pola zrobiła dla mnie też ogłoszenie, już gotowe, wysłała mi ogłoszenie i w ten sposób pomogła mi, bo od razu wystarczy, że ja tylko wkleję i na Facebooku, na profilu facebookowym umieszczę takie ogłoszenie i zobaczymy, czy ktoś się zgłosi, czy nawiążę z nim z kimś współpracę, ale ma to na celu głównie, aby zacząć jeszcze więcej zarabiać i skupiać się na tych rzeczach ważnych dla mnie. Tak. A my w drodze. Zapraszam na Poli kanał YouTube. Bardzo fajny i wartościowy. Link w opisie.
19. Jestem załadowany, spakowany na wyjazd do Hamburga. Jutro wyjeżdżamy, znaczy w nocy wyjeżdżamy do Hamburga na budowę. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Dziękuję za to, że obejrzałeś ten odcinek. Do zobaczenia. Niedługo.